proszę Państwa, bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, które pokazują perspektywę historyczną konstrukcji i funkcjonowania zbiornika. Teraz kilka zdań na temat przyszłości, to znaczy co zrobić, żeby ten zbiornik był takim ważnym elementem napędzającym rozwój socjoekonomiczny regionu, żeby był zrównoważony, jednocześnie, żeby był takim, powiedzmy sobie, czynnikiem pozytywnym rozliczania ramowej dyrektywy wodnej i dyrektyw środowiskowych, które nas zobowiązują. Rok 2013 jest ogłoszony rokiem przez ANZ, rokiem współpracy w dziedzinie wody, to znaczy Year of Water Cooperation. I to jest nieprzypadkowe, dlatego że, proszę Państwa, gospodarka wodna w XXI wieku jest przedsięwzięciem tak ogromnie kompleksowym, że wymaga współpracy różnych krajów. Tutaj ta sala jest przykładem tego, że muszą być podejmujący decyzje i przedstawicieli organizacji pozarządowych, wielokrotników nauki, ale również społeczeństwa, dlatego że jest ta współpraca z kluczem do rozwoju. Dlaczego tak się stało? To zdjęcie ziemi to pokazuje nam po prostu, jak w ogromnym stopniu w tej chwili korzystamy z zasobów naturalnych, jak modyfikujemy krajobraz w skali globalnej. Nie tylko jak energię, ale również cykl hydrologiczny w tych obszarach jest drastycznie zmieniony. Jest to wynikiem ogromnego przyspieszenia gospodarczego, bo że w ciągu ostatnich 50 lat, proszę Państwa, populacja wzrosła dwukrotnie, natomiast bogactwo światowe 10-krotnie, co oznacza 10-krotnie zwiększenie zużycia materii, energii, o emisji zanieczyszczeń, może nie 10-krotnie, bo technologie są coraz doskonalsze, ale w związku z tym te rozwiązania, które świetnie się sprawdzały 50 lat temu, w tej chwili przy takim wzroście korzystania z potencjału naszej biosfery są niewystarczające. Musimy, Einstein powiedział, że błędem jest próbowanie rozwiązywania nowych problemów starymi metodami. Nowe problemy muszą być rozwiązywane przez opracowanie nowych metod. No i, proszę Państwa, ważne jest to, że w tej chwili, jeśli bierzemy pod uwagę ONZ-owskie prognozy, to woda jest tym głównym czynnikiem właśnie rozwojowego rozwoju, jednocześnie niesamowicie zmieniony jest cykl hydrologiczny. Co zrobiliśmy z cyklem hydrologicznym? Przyspieszamy odpływ wody ze zlewni i zwiększamy parowanie, czyli w obliczu zmian klimatycznych systemy rzeczne stają się coraz bardziej zlewniowe, coraz bardziej suche, a jednocześnie przyspieszając odpływ transferujemy coraz większe ilości azotu, fosforu z ekosystemów lądowych do ekosystemu wody. Jest to o tyle ważne, że według pewnych prognoz w ciągu najbliższych 20-30 lat możemy się spodziewać wyczerpywania się łatwo dostępnych zasobów fosforu, który jest niezastąpionym nawozem czy produkcji rolniczej. A więc zamykanie cykli krążenia fosforu, które jest powiązane z cyklem hydrologicznym, jest jednym z ważniejszych wyzwań perspektywicznych, które nas czeka. To jest mapa degradacji gleb na świecie FAO. Proszę zobaczyć, że mamy ogromny problem z glebami. Wiadomo, że gleby, o ile wody powierzchniowe regeneruje się, jeśli jest wola, uwiedza dość szybko, to gleby są takim elementem, który niezwykle jest ważny dla ludzkości i można je regenerować tylko mając wodę przez zastosowanie tego. Sytuacja taka będzie się komplikowała ze względu na przewidywane zmiany klimatyczne. A dlaczego właśnie ta gleba powiązana jest z cyklem hydrologicznym? To jest zdjęcie pola do rzeczy Pińcy z pod przedworza. To jest właśnie, niestety, ale to, co robimy w tej chwili z glebą i wodą. Otóż ujednolicenie krajobrazu ułatwia traktorzyście tutaj podróż po tym polu. Niestety, jak widać, niezwykle zubaża materię organiczną górną część gleby, tak? Następuje przesuszenie tego obszaru, przyspieszenie szybkości wiatru, erozja eoliczna, a także spływ żyznej glewy z tej części pola do dolnej. No, tutaj dodatkowy element to jest zdegradowanie kompletne ekotonu wodorą. To jest właśnie pokazanie, dlaczego ten program EKOROM jest tak ważny, gdzie przez te bypassy, przez te kanały upadać intensywnych deszczów, zarówno nawozy sztuczne wysiane, tu na pewno tych nawozów jest ze 300 kg
na hektar wysiane, żeby ten piasek rzeczywiście dał produkcję rolniczą. Muszą co najmniej 14% wysianych nawozów jest transferowanych do ocieku wodnego. Przy takiej zdegradowanej strefie jest to na pewno więcej, być może nawet 30%. Czyli proszę sobie wyobrazić, że z hektara tutaj może być kilkadziesiąt NPK transferowane właśnie takimi miejscami, jak tutaj widać, do strumienia, a zgodnie z Gargantiną to wszystko w końcu ląduje w zbiorniku. Stąd koncepcja tego, żeby poprawić stan jakości wody w zbiorniku przez bagrowanie. Jeśli nie rozwiążemy tych problemów, to będziemy marnowali środków, dlatego że pierwsza rzecz, musimy odbudować i powody w tych strefach. Właśnie to, czemu jest poświęcony program. O, jaki jest efekt tej degradacji? Widać tutaj to na jeziorze Nagarzyka. Kiedyś projekt właśnie koordynowałem tam program, gdzie widać wyjście rzeki Luzyki do jeziora Panganikia, więc ta erozja powoduje taką drastyczną, takie zmiany jakości wody do materii organicznej do miasta. Konsekwencje wiemy. Dużo fosforu, azotu, toksyczne zakity, bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. No i myślę, że pamiętajmy o tym, że to, co robimy na lądzie, zawsze oddziałuje na ekosystem wodny, więc przykładowo. Musimy nawiązać do strategii europejskiej, w Unii na szczęście rozwój inteligentny, gospodarki opartej na wiedzy, zrównoważony, ale również green infrastructure, to znaczy w obliczu zmian globalnych mamy zużywać coraz mniej energii, materii na jednostkę dochodu narodowego i to jest ten główny element sukcesu. Jak robić to wszystko? Otóż teoria ekohydrologii, proszę Państwa, do której powiem kilka zdań, ponieważ ona właśnie wygenerowała się tutaj, w Dolinie Piwnicy na zbiorniku, jest w tej chwili polską specjalnością w ONZ-cie i na świecie w gospodarce wodnej. Pełni rolę taką jak, generalnie można powiedzieć, przez analogię w informatyce postęp następował od komputerów wodnych do laptopa. A więc ma wprowadzić pewne rozwiązania katalityczne, które redukują właśnie nakłady finansowe i energetyczne, materiałowe na rozwiązywanie problemów. Dlaczego w tej chwili jest to bardzo pilne? Ponieważ niestety według ogólna prawo, polityka, ale również rozwiązania niematerialne wartości zmieniają się wolniej niż gospodarka. Gospodarka wyprzedza działania gospodarcze i często musimy w tej chwili odwrócić tam kolejne dzieci, chcemy odwrócić rozwój zrównoważonych. Dlaczego bardzo ważne są koncepcje? Otóż według z kolei analiz przeprowadzonych przez Romera wzrost gospodarczy to tylko 50% technologii nowe, natomiast 50% to idee. Tak, wiedza jak poukładać wiedzę z różnych dyscyplin, kompleksowe, systemowe rozwiązania, aby generowała ten postęp. Teraz, tak jak powiedziałem, ekohydrologia jest w tej chwili jednym z pięciu priorytetów programu ONZ, Światowego Programu Międzynarodowego Programu Hydrologicznego. I no, tytuł jest stawiony Engineering Harmony, a więc koncepcja inżynierii, czyli czegoś precyzyjnego, opartego na kwantyfikacji w Polsce Sustainable Future. I zaczyna się od tego, to jest teoria sformułowana właśnie na wyniku badań prowadzonych do Dolinie Piwnicy, którą miałem przyjemność z amerykańskim rządem Roberta Neumanna sformułować. Ja nie będę mówił szczegóły, w każdym razie oparta jest na operatorze dynamiki uznania jego i szereg innych takich elementów, która ma punktem wyjścia dla programu dla Habitat Notification, który sobie pisze przez 15 lat, który zaproponowałem. Potem zaproponowano mi przejście do programu Człowiek i Biosfera, żeby rozwijać to. No ale tak jak powiedziałem, cykl hydrologiczny zaczyna się na lądzie. Drugi element teorii ekohydrologii to co dzieje się z wodą, jak ja mam przekładać na produkty biologiczne na lądzie. Państwa, pierwsza sprawa to, że ilość wody determinuje wielkość
węgla, która może skumulować ekosystem. Ten węgiel może być w dwóch formach. W formie materii organicznej, martwej, albo w formie biomasy. I temperatura jest czynnikiem, który zmienia tą równowagę. W strefie borealnej, arktycznej będziemy mieli dużo węgla w materii organicznej, mało biomasy. W tropikalnej mało, dużo biomasy, mało materii. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ten model pokazuje, jak się musimy zabierać do restytucji produktywności ekosystemu w restytucji tlenu. Tutaj różnica wynosi w tempie dekompozycji 40 razy. W tempie borealnej jest bardzo, dlatego występuje kumulacja materii organicznej, ponieważ mamy 40 razy wolniejszą dekompozycję i dopiero ten układ pokazuje, kiedy mamy zarówno dużo wody z tlenu, jak i wysoką, w miarę wysoką temperaturę, bo teraz to będzie działało korzystnie, a wtedy możliwość wysokiej produktywności bioróżnorodności biologicznej. Ja dlaczego powiedziałem problemy teorii? Bo to nam nie ma czasu na tego typu spotkania. Dlatego, że wyjście z teorii zawsze generuje dopiero podstawy do innowacyjnych, uniwersalnych rozwiązań, a takie występują z reguły w systemach rzecznych, ponieważ każdy jest superorganizmem o innej charakterystyce. Ale drugi element teorii ekologii to zbiornik sugerski. Tutaj kluczowym słowem to jest regulacja procesu. I w 80. latach wykazaliśmy, że można, dystrybując wodę, poziom wody w okresie jesiennym, można tak zmienić alokację nadmiaru fosforu w gruncie, żeby nie następowały toksyczne zaszczepienia. I no, tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, każdy będzie zapisać ten, który do dzisiaj w tej chwili działa. Chciałem tutaj powiedzieć, że dzięki z Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej prowadzimy pracę. To jest przykład w momencie, kiedy zastosowano to sterowanie poziomem wody dla obniżenia symptomów eutrofizacji. Wiadomo, że jest on, intensywność jest ściśle związana z stężeniem fosforów, które piwca wprowadza do zbiornika, więc biomasa silni. Natomiast w 2006 roku był bardzo wysoki ładunek fosforu, duże opady. Zakwit był przewidywany na poziomie z tego modelu 15 mg, a nikt natomiast przez hydrobiomanipulację, sterowanie testu tego poziomu wody, zredukowaliśmy go do poziomu takiego, jak rzeką płynęło połowę. To znaczy, że ekwiwalent tego, jakbyśmy na przykład jeszcze ulepszyli, zredukowali połowę wszystkich działań. Oczywiście, jaki jest słaby punkt tego? Czy to może być to działanie wspomagające, ponieważ w momencie, kiedy to przyjdzie powódź, zniszczy całą tą strukturę, którą regulacją wody. Czyli nadal to stosujemy, obniżamy intensywność symptomów, ale nie można zastąpić działań, które powinny być realizowane. Podsumowując, teoria hydrologii to hydrologia może być wykorzystana do regulacji struktury biocenu i na nich biocenozy powinny być narzędziem do poprawy krążenia wody i jakości wody w zlewni. Poza tym harmonizacja to drugi element, bo regulacji rozwiązania hydrotechniczne powinny być zharmonizowane z biotechnologiami. Na tym razie pracujemy w projekcie KORO, a także integracja różnych pomianych działań do rozwiązań systemowych. No i jakby w czasie tych badań właściwie tutaj ten hasło ROK kooperacji, czyli gospodarki wodnej, które jest na początek w Polsce. Otóż na początku lat 90. jest nam osoba, która organizowała krajowe konferencje gospodarki wodnej, pan profesor Szczepański. No i te konferencje gospodarki wodnej wyświetliły pierwszy forum, gdzie byli zaproszeni oprócz hydrotechników, hydrologów jeszcze hydrobiolodzy. Ja miałem zaszczyt kilkakrotnie być zaproszony przez pana profesora Szczepańskiego do wygłaszania tematów plenarnych. I udział w tych konferencjach uważam za niezwykle inspirujący, dlatego że te doświadczenia przenosiłem tutaj następnie na spotkania na zbiorniku Cudzoziemskim, gdzie zaproszałem klimatologów, specjalistów od osadu, po to, żeby właśnie to dzieci ekonomistów integrować wiedzę z różnych dyscyplin, to było właśnie takie interdyscyplinarne podejście, a dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się w programie ekologii,
jak jeszcze potrzeby społeczne mają realizować tą zintegrowaną działalność zaczynową. Tutaj są kolejne elementy, zasady komitologii, które będą pomagały, to była bezpieczna hydrologiczna, woda hydrologiczna, świeże jest zasada budowy regulacji. Jaka jest różnica między klasycznym podejściem konserwatorskim? Proszę Państwa, koncept w tym podejściu konserwatorskim to jest podtrzymanie stanu, parki narodowe. Drugi, rekultywacja ekosystemów, to wykorzystanie wiedzy na temat sukcesji ekosystemów, na przykład odbudowa w okresie hałdy biogodowie z roślinnością. Inżynieria ekonomiczna to już konstruowanie ekosystemów dla benefitów społeczeństwa i również systemów ekologicznych, natomiast ekohydrologia to regulacja procesów od skali molekularnej do skali krajobrazu i oczywiście uwzględnienie również tych wszystkich trzech elementów do rzeczy. Także tutaj takie holistyczne podejście z również odniesieniem do potrzeb społecznych. No i przykładem jest ekolog, to właśnie ochrony. Ja myślę, że Pani Dyrektor jest widoczny, ale bardzo szczegółowo będzie bardziej szczegółowo omawiała. To są demo-site, stanowiska już, które są w Parkowicach, zarządzanie jest konstruowane z biotechnologami, a ich efektywność, jak widać, jest ogromna. Tu jest poziom ramowej dyrektywy wodnej, emisja, która tam była analizowana przez długi okres czasu. Tu jest elektryczność, tak jak prototypowych ścian komunikacyjnych. To wygląda w ten sposób, co ważne. Myśmy również nie tylko poprawili jakość wody, wprowadzając zestawienie pod ziemią, ale również zwiększyli potencjał rekreacyjny. To jest właśnie ważną rzeczą dla wielników rekreacyjnych, do tej pory zupełnie nieznaną, to jest to, że proszę Państwa, one są systemami redukującymi zanieczyszczenia. Nasze badania nad dioksynami, które redukują się w rybach i potem populacja łososia, szprota, ma taki ilość dioksyn, że jest na granicy jadalności, zwykle. Pokazują, że porównanie trzech biorników, włocławski, jeziorsko-sumierski, wszystkich trzech wzrasta ilość dioksyn od strefy środkowej do zapory, kiedy nie wsuwają się zmniejsza, to jest mały, zmniejsza średnia. Natomiast proszę zobaczyć, że sumaryczna toksyczność zmniejsza się we wszystkich trzech biorników. Zbiornik redukuje toksyczne formy zbiorników, toksyn, dioksyn, dlatego że mamy spośród 120 rodzajów dioksyn 13 bardzo toksycznych, reszta jest minimalne. Bardzo toksyczne we wszystkich zbiornikach następuje bardzo silne odmówienie. To też przy strategiach rozwiązań systemowych ten element musi być uwzględniany. Jego konsekwencje socjoekonomiczne. No, tutaj przykłady, na przykład z rozwiązań biotechnologicznych, zanieczyszczania wód budowych. To pierwszy raz zrobimy w programie Switch. Teraz chcemy małe oczyszczanie ścieków w tym sposób, ponieważ z naszych analiz wynika, że one niezupełnie sygnają, ale z wodami wodnymi. Ten system w Łodzi jest zbudowany pierwszy raz w ramach projektu Switch Europejskiego do poprawy środowiska w Sokołówce. Tutaj są elementy biotechnologii, jego efektywność widać jest bardzo wysoka. Mniej więcej tak wyglądały rozwiązania nad przedtem. Takie zabiegi, natomiast jego konstrukcja spowodowała, że teraz ten system działa już na poziomie 70% wydajności. To jest praktycznie taki sekwencyjny system biofiltracyjny, który obecnie przygotowujemy dla przepożar, ale również w kilku innych miejscach. Niewątpliwie się sprawdzi i stanowi dodatkowy element niskokosztowy o bardzo dużej wielkości włączony do ochrony tej zbiornika. No tak wyglądają łodzi zbiorniki poniżej tego systemu. One też mają konstrukcję specjalnie hydrodynamikę i pewne elementy biologiczne ułożone dla wzmocnienia tolerancji. W tej chwili te wszystkie rozwiązania, które początki geneza była w Dolinie Lipicy, zostały zastosowane dla rekultywacji stanu Wartunku, to green infrastructure. Proszę zobaczyć wody burzowe wchodzące dla Wartunka, które kwitły od 20 paru lat ze względu na rozwój górnej części zlewni. W tej chwili pierwszy raz w tym roku dolny staw, który jest właśnie używany rekreacyjnie, przy upale 38 stopni wygląda jak górskie jezioro, można kamienie wyrzucić w górę.
Oczywiście ten system jeszcze nie działa w pełni sprawnie, dlatego że struktura biologiczna około 3 lat się rozwija. Czyli jeśli w tym roku mieliśmy takie wyniki, to tym może być tylko lepiej. Znowu te rozwiązania powinny być teraz transferowane, zostały wygenerowane, badania do innej dziedziny zastosowane już w małej skali, maleńkich zerni, wzory. Teraz będziemy oprócz tych buforowych również tutaj proponowali na poprawienia stanu do rzeczy klinicznych. No, ja już tutaj jeszcze strukturę miasta. Ważny jest również element osadów pościgowych, które Państwa przekonali prezydenta Kropiwnickiego, że ta strefa ochronna to może być obszar zamiany osadów pościgowych zamiast spalania na bioenergię. Na początku efektywność tego systemu nie była wielka. Prowadzenie badań, dlatego że zastosowaliśmy taką metodę, żeby nie było przetargu, tylko 4 firmy, które chciały, to proponowaliśmy poletka doświadczalne. Każdy się wykazał, jak jego no, technologia, jego materiał się rośnie. Okazało się, że bardzo dobre podejście, bo proszę zobaczyć, w pierwszym roku suszy mieliśmy sytuację, kiedy wydawało się, że pewne te dwa właściwie są równorzędne. Potem okazało się, że po 4 latach wyraźnie widać, że ten element, który był niedoceniany, ten rodzaj technologii, to jest taką interpretację. On jeszcze ma ten zaletę, że wzmacnia najbardziej bioróżnorodność, która się poziom gruntowych to jest znowu element, który możemy tę zamianę osadów pościekowych bardzo wzmacniać. Produkcja energii jest znacząca, jeśli manipuluje się, reguluje poziom gruntowych. To jest ważne, bo wszystkim się wydaje, że wierzby uprawiać każdy potrafi. Proszę Państwa, różnica efektywności jest 20%. Czyli to widać, kiedy się wykorzystuje no, badania naukowe, to w tym momencie można sprawdzić, mówić, że działa ekonomicznie. No i do tego jeszcze stosowanie modeli matematycznych, żeby tą skomplikowaną wiedzę zaczynając od biologii molekularnej, toksykologii, przełożyć na proste modele podejmowania decyzji. To jest niezwykle ważne. I na koniec, co robimy z krajobrazem? Zmieniamy przy upraszczaniu krajobrazu, tak jak na zdjęciu w przedwożu, upraszczamy cykl hydrologiczny, przyspieszamy spływy, przyspieszamy erozję i transfer biogenów, czyli wzmacnianie budowy stref ekotonowych. Zróżnicowanie krajobrazu jest tym elementem, który zamyka krążenie biogenów i stabilizuje cykl hydrologiczny, adaptując do zmian globalnych. Jak to jest ważne, to jest przykład z naszego programu, który koordynuje teraz w Etiopii. Proszę zobaczyć efekt wycinania zlewni, wzrost potencjalnego parowania o 50%, odpływ rzeczny 50%, czyli zlewnia robi się bardzo sucha, w związku z tym nieproduktywna. Żadne nawożenie nie będzie z tego kompensuje. Czyli gospodarka wodna musi być tutaj poszerzona o aspekt krajobrazowy, szczególnie biorąc pod uwagę adaptację do zmian klimatycznych. Na koniec, jak wykorzystać tą wiedzę dla pozytywnej interpretacji wiązanej się z poziomem realizacji ramowej dyrektywy. Wiadomo, że możemy mieć kłopoty i grożą nam kary globalnie w dyrektorze do 300 tysięcy euro dziennie, bo się formuje nawet takie są maksymalne. Proszę Państwa, Komisja Europejska to jest nie takie cudowne słowo kochać, tak? Żeby są dwa elementy, które mogą pomóc nam teraz wywiązać się. Po pierwsze, to jest powiedziane oficjalnie, że kraj, który ma problemy z wdrażaniem dyrektywy wodnej, ale prowadzi informacyjne badania naukowe, zaczyna je stosować w praktyce i wykazuje, że te badania rzeczywiście dają pierwsze symptomy poprawy, ma prawo starać się uzyskać do dokumentu czasu. To jest pierwszy element, możemy się mamy tutaj pokazałem przykład drugi element, który możemy wykorzystać, to jest cudowne słowo Komisji Europejskiej, to jest kochan.